Witam Państwa bardzo serdecznie. Wreszcie mamy to od dawna oczekiwane lato. Mamy sezon grillowy, mamy sezon spotkań towarzyskich, a z tym wszystkim wiąże się niestety jedno – tyjemy. Jak temu zaradzić? Jak poradzić sobie z nadwagą? Jak sprawić, żebyśmy czuli się świetnie, zdrowo? O tym rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem. Serdecznie witam Panią Magdę Tyczkowską. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Magda, przedstawicielka firmy Naturhaus, jest dietetyczką. Proszę mi powiedzieć, czy rzeczywiście my włocławianie, no nie tylko włocławianie, ale wszyscy, którzy bywają u Pani w firmie, przychodzimy tam tylko dlatego, że sami tego chcemy, czy czasami jest to jakby spowodowane innymi okolicznościami? W większości trafiają do nas osoby, które same dochodzą do wniosku, że warto by było zrzucić kilka kilogramów, bo jest za ciężko, bo dokucza kręgosłup, bo są bardzo złe wyniki, ale dosyć sporo mamy osób, które trafiają do nas właśnie ze względów zdrowotnych. Po prostu są kierowane przez lekarza. Są to osoby, które same nie są w stanie sobie po prostu z pewnymi rzeczami poradzić, które nie mają takiej silnej woli i którym staramy się oczywiście pomóc. Jak Pani Magdo? Przecież wydaje mi się, że odchudzanie jest taką czynnością, która towarzyszy nam przez większość naszego życia, a efekty widoczne są, no, moim zdaniem, w mojej ocenie, tylko u nielicznych. To znaczy tak, jest część pań, które są permanentnie na diecie, natomiast są na tej diecie 2-3 dni, dieta typu jemy jabłka przez 3 dni, chudniemy 5 kg i potem po następnym tygodniu jest tych kilogramów o 4 więcej. Natomiast proszę pamiętać, że odchudzanie jest procesem i tak naprawdę zaczyna się w naszym mózgu. Jeżeli ktoś przyjdzie z takim nastawieniem, że on dziś waży 90 kg, a najlepiej gdyby za tydzień miał tych kilogramów 60 i był od razu szczupły, piękny i zgrabny, to nigdy tak nie działa. My na takiej naszej pierwszej rozmowie zawsze staramy się to uświadomić, że nie wstanie Pani jutro piękna i szczupła, i będzie Pani mogła zajadać golonkę, kiełbasą popijać piwem i do tego jeszcze tort bezowy zjeść. Tylko to jest metoda małych kroków i takie uświadomienie naszym klientom tych rzeczy naprawdę pomaga. Poza tym większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, co ma jeść. Są gdzieś tam zagubieni pomiędzy suplementami, pomiędzy dietami cud i tak naprawdę mimo tego, że próbują, to no jest to po prostu niewykonalne dla nich. No właśnie, ja nie kryję, że sama też wielokrotnie próbowałam rozmaitych diet, miotając się między Dukanem a dietą, powiedzmy, plaż południowych, ale tak naprawdę efektów takich widocznych nigdy nie osiągnęłam, przyznam szczerze. O co chodzi? Na czym polegają nasze główne, podstawowe grzechy żywieniowe? Pani Magda. Przede wszystkim jemy bardzo nieregularnie i myślę, że to jest taka bolączka też takiego bardzo szybkiego trybu życia. My staramy się uczyć tego, że nawet jeżeli mamy bardzo ograniczony czas, mamy osoby pracujące po kilkanaście godzin na dobę, cały czas w biegu, panie, które pracują na zmiany nocne, gdzie naprawdę ten tryb jest rozregulowany, ale staramy się tym osobom uświadomić i wskazać sposoby na to, jak jeść w miarę regularnie przy tak szybkim trybie życia. Poza tym bardzo często jest tak, że nie jemy przez na przykład 7-8 godzin, bo nie mamy czasu, bo nie mamy uszykowane, bo nie jesteśmy gdzieś tam w takim miejscu, które by temu odpowiadało i łapiemy cokolwiek. I zazwyczaj jest to łapanie albo jakiegoś fast foodu, albo drożdżówki, albo jakiejś bułki, bo po prostu jesteśmy tak głodni, że w ogóle nie zwracamy uwagi już w tym momencie, co to jest, byleby się w naszym żołądku znalazło. I też uczymy rozwiązywania takich właśnie problemów, tego zastąpienia tych niezdrowych przekąsek czymś, co naprawdę już w tej chwili można kupić i co zdecydowanie będzie nam bardziej służyło. Na przykład czym? Jogurty. Jogurty pitne, owoce, których w tej chwili no, mamy naprawdę całe mnóstwo. Nawet jeżeli idziemy do jakiejś, powiedzmy sobie, sieciówki fast foodowej, no bo nie czarujmy się, zatrzymujemy się w takich miejscach. Jest po drodze, jest szybko, jest w miarę przyjaźnie dla portfela.
możemy wybierać rzeczy, które no, jak gdyby są zdrowsze. To mogą być sałatki z grillowanym kurczakiem. Pamiętajmy, że większość, że tak powiem, kalorii, które spożywamy w jedzeniu, będzie pochodziło na przykład z sosów dodawanych do surówek. Więc z tego możemy zrezygnować. Możemy zrezygnować z bardzo tłustego jakiegoś sosu na rzecz na przykład sosów koperkowych, jogurtowych. Wybierajmy po prostu już, jeżeli jesteśmy zmuszeni, wybierajmy rzeczy, które są dla nas bardziej przyjazne. A na ile jesteśmy w stanie dokonywać takich słusznych wyborów? Wiem, że producenci żywności teoretycznie mają obowiązek zamieszczania składu wszelkich składników na opakowaniach tychże produktów. No ale różnie z tym bywa, te literki są czasami tak maleńkie. Nie mamy też wszyscy odpowiedniej wiedzy na temat tego, które z tych czynników określanych tam jakimiś literkami, powiedzmy cyferkami, są dla nas szkodliwe, a które nie. Jak to Pani ocenia? W tej chwili, jeżeli chodzi o symbolikę na opakowaniach, no to faktycznie jest coraz lepiej. Z tym, że no nie ukrywam, że należałoby wiedzieć, pod którym E co się ukrywa. Natomiast z rzeczy, które powinniśmy wyeliminować, proszę zwracać uwagę na benzo esan sodu. To jest konserwant. Poza tym, nawet jeżeli nie jesteśmy wykształceni w danej dziedzinie, no to jeżeli coś ma przydatność do spożycia 3 lata, 4 lata, nie ma możliwości, żeby w tym nie było chemii. Więc raczej wybierajmy produkty, które mają krótki termin przydatności, które serki, które nie mają 3 miesięcy, a po prostu są za tydzień ich ważność się będzie kończyła. Także starajmy się w ogóle wybierać rzeczy, które są jak najmniej przetworzone. Wiadomo, że coś, co bierzemy z puszki, ze słoika, będzie rzeczą, która musiała zostać przez kogoś przetworzona, musiał być dodany konserwant i zazwyczaj jest tam dodawany polepszacz smaku i zapachu, glutaminian sodu, do którego niestety nasze podniebienia się przyzwyczajają. Proszę mi powiedzieć, jakiego rodzaju diety zaleca Pani swoim klientom? Bo, no mówię, tych diet mamy mnóstwo, niektóre się jakoś tam nazywają, inne po prostu no, polegają na tym, że staramy się eliminować z jadłospisów przynajmniej takie rzeczy, które teoretycznie są tuczące. Dochodzimy czasami do takich paradoksów, że nie jadamy już niczego prawie, ani jak Pani wspomniała, makaronów, kasz, ryżu, nie jadamy pieczywa, nie jadamy słodyczy, a jednak mimo wszystko okazuje się, że to nasza utrata wagi jest bardzo znikoma. Dlaczego? Część osób, które trafiają do nas, to są osoby, które faktycznie starają się już wyeliminować praktycznie wszystko, nie jedząc nic, ale proszę pamiętać, że żeby metabolizm był szybki, to potrzebujemy paliwa. Jeżeli będziemy oszczędzać naszemu organizmowi już naprawdę wszystkiego, to cokolwiek dostanie, będzie starał się odłożyć w postaci tkanki tłuszczowej. Bardzo wiele pań, które do nas trafia, są wręcz zszokowane ilością jedzenia, które mają spożywać. Z tym, że jest to jedzenie dobre gatunkowo. Są to świeże warzywa, świeże owoce, nabiał, mięso i ograniczona liczba węglowodanów, czyli w tym wypadku pieczywa. Natomiast objętościowo i częstotliwość tych posiłków jest naprawdę całkiem spora. Czyli taka dieta przez Panią obecnie polecana polega na czym? Na ważeniu produktów? Czy na jakimś tam, no bo rozumiem, że na jakąś ilość określoną każdy ma spożyć w ciągu dnia, no to skąd może wiedzieć, czy ta ilość jest taka, czy inna? Waży się to, mierzy w jakikolwiek sposób? Obostrzenia są tylko odnośnie produktów typu mięso i z tym, że nie mamy takiej, że koniecznie musi być waga i trzeba tam co do grama. Mniej więcej tak szacunkowo. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to tutaj nie ma górnej granicy. Takie minimum, które powinniśmy spożywać, to jest pół kilograma. Jeżeli chodzi o takie produkty typu serki, jogurty, to ja zawsze po prostu podaję pojemność w zależności od tego, z kim mamy do czynienia. Inne zapotrzebowanie będzie miał mężczyzna, który ma prawie 2 metry, a zupełnie inne zapotrzebowanie będzie miała filigranowa kobieta. Tutaj również musimy wziąć pod uwagę wiek, stan zdrowia, bo z różnymi schorzeniami do nas osoby trafiają, więc też, natomiast na pewno nasza dieta nie wymaga biegania z wagą, z miarą. Jest to naprawdę z produktów takich ogólnodostępnych. A proszę mi powiedzieć, jak ma się dieta do takich sytuacji
no w życiu szczególnych. Na przykład w przypadku kobiet, które no już przekroczyły pewien wiek 40, a nawet więcej lat, czy prawdą jest, że wówczas zdecydowanie trudniej jest schudnąć? Albo proszę mi powiedzieć, jak wygląda dieta w stosunku do osób, które, dajmy na to, rzuciły palenie. Wokół tego też narosło mnóstwo mitów, że każda osoba rzucająca palenie tyje, a później chudnie. Czy to prawda, czy to nieprawda, że ten metabolizm no jakby musi się dostosować do nowej sytuacji organizmu niezatruwanego już nikotyną? Jeżeli chodzi o panie po 40 roku życia, niestety zmiany hormonalne, które zachodzą w tym okresie, szczególnie potem około 50 lat, kiedy zaczyna się okres menopauzy, tutaj faktycznie mogą utrudniać, ale to naprawdę nie znaczy, że to jest niemożliwe. Wtedy taki najczęstszy błąd, jaki ja obserwuję pracując z naszymi klientkami, to jest tyje, więc już naprawdę ograniczają te panie wszystko. Jedzą dwa malutkie posiłki, gdzieś tam skubną czegoś i ten efekt jest odwrotny, bo ten metabolizm nie dosyć, że sam zwalnia ze względu na hormony, to zwalnia jeszcze dodatkowo, bo dostaje bardzo mało produktów i no jak gdyby jest magazynuje takie, na tak, później. Magazynuje na później. Część pań po prostu się głodzi. Natomiast jeżeli chodzi o skutki rzucenia palenia, to część osób musi czymś zająć ręce i czasem przez to więcej jedzą. Natomiast to też jest tak, że zmienia się wtedy skład chemiczny substancji, które krążą po prostu po organizmie i to też nie można sobie tłumaczyć, że a, przytyję, bo rzuciłem palenie, ale na pewno schudnę. To tak samo jak panie w ciąży. Przytyję 20 kilo, ale na pewno po ciąży wszystko schudnę. Proszę pamiętać, że nie możemy scedować na jakiś czynnik zewnętrzny. Powinniśmy i tak kontrolować swoją wagę. Nie można liczyć na to, że rzucę palenie, przytyję 10 kilo, ale na pewno potem wrócę do tej wagi, bo w większości jednak utrzymuje się ten wyższy poziom. Czyli w dietetyce cudów nie ma. Są sprawdzone zasady, sprawdzone metody. A jak pani ocenia takie nawoływanie w różnych magazynach kobiecych, w różnych programach do koniecznego wysiłku fizycznego przy okazji stosowania diety? Czy jest pani za tym, żeby tak dość forsowny tryb życia prowadzić, czy raczej spokojny i na zasadzie raczej rekreacyjnej? Tutaj musimy też rozgraniczyć na osoby, które mogą sobie pozwolić na taki wysiłek i na osoby, którym stan zdrowia na pewne rzeczy po prostu nie będzie pozwalał. Nie możemy osoby, która na przykład waży 150 kg, od razu odchudzać w ten sposób, że każemy jeszcze dodatkowo biegać 5 km, bo nie jest to po prostu wykonalne. Przy naszej diecie jest zalecany umiarkowany ruch, ponieważ i tak jest okrojona kaloryczność i tutaj bardziej tak rekreacyjnie 3-4 razy w tygodniu. Nordic walking, bardzo fajny rodzaj sportu. Zawsze zalecamy basen, pływanie, zajęcia z akwaerobiku, które nie będą obciążały stawów i oczywiście, tak jak mówię, tutaj musimy się dostosować do możliwości naszych klientów, bo tak jak powiedziałam, nie każdy może sobie z różnych przyczyn pozwolić na gdzieś tam ekstremalne sporty. Jak ocenia pani sytuację dietetyczną włocławian? Czyli czy wiele osób ma nadwagę? Jak pani tak chodzi po ulicy, obserwuje trochę, to widzi pani wielu swoich potencjalnych klientów? No niestety jest ten problem i takie bardzo niepokojące jest i narastające w sumie z roku na rok jest to, że nasi młodzi włocławianie są dość otyli. Tu już nie mówimy o kilku kilogramach nadwagi, tylko mówimy o otyłości. Wtedy, kiedy współczynnik BMI zaczyna przekraczać 30, proszę pamiętać, że otyłość, szczególnie typu brzusznego, wiąże ze sobą ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego, na nadciśnienie, na miażdżycę, czyli naprawdę pod względem zdrowotnym. To już nie jest tylko to, że nie mieścimy się w rozmiar 38 czy 40, tylko jest to kwestia po prostu stanu zdrowia. Jeżeli jest taka duża nadwyżka kilogramów od młodych lat,
siadają stawy, siada kręgosłup, bo po prostu musi bardzo dużo dźwigać. I tak jak mówię, młodzi Włocławianie, nawet dzieci. Mam kilkulatki, które ważą 70-80 kg, więc to już są naprawdę bardzo poważne przypadki i jest ich niestety coraz więcej. A jaki jest Pani największy sukces, jeśli chodzi o odchudzenie jakiejś osoby? Mamy pana, który jeszcze jest na diecie, już ma za sobą ponad 40 kg. Niesamowite, to ile ważył? 170. I takich sukcesów życzę Pani bardzo. Życzę również Państwu, żebyście wzięli bardzo poważnie pod uwagę to, o czym dzisiaj mówiliśmy. Raz jeszcze przypomnę, że dietetyczka, Pani Magda Tyczkowska, była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze za to spotkanie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.